Hej, cześć, nowa wszystkim, gdzie jesteśmy, gra w Brawl Stars, to jest kolejny odcinek na kanale, a w dzisiejszym odcinku gramy sobie w LEGO Star Wars Complete Saga. Tak, w dzisiejszym odcinku gramy sobie w LEGO Star Wars The Complete Saga. Jakbyście, sorry za dźwięki w tle, ale no. Sorry za dźwięki w tle, jakby były dźwięki w tle tak głośno. No to po prostu was za to, no, przepraszam. I też wejdźcie sobie, widzowie, z okładkę playlisty, bo tam zrobiłem właśnie playlistę odnośnie tej gry. Więc możecie sobie tam odpalić i zobaczyć sobie po prostu na te odcinki. Dobra, a my sobie lecimy, load game, mamy już 2,7% gry. Dzisiejszy odcinek to jest odcinek czwarty już. No i dzisiejszym odcinku będziemy sobie robić, głównie. No, robić, no, jak w sumie zwykle. Będziemy sobie robić chyba czwarty poziom, ale nie jest taki do końca pewny. The Phantom Menace, wchodzimy sobie. I poczekajcie, mamy teraz piąty, czwarty. Czwarty mamy. Jeszcze tylko trzy poziomy nam zostały i będziemy mieli pierwszą część już zrobioną. Więc jeszcze już, no, dosyć, no, niedużo. I w dzisiejszym odcinku robimy sobie Mos Espa Podrace, czyli jakiś wyścig na Mos Espa, chyba. Coś takiego. Czy tam wyścig podrace'ów na Mos Espa, coś takiego. No i klikamy sobie story. Mylę się ze spacją. Ale mogę pominąć te psy? Czy nie? No, zawsze mogę pominąć. Tak, pominam sobie napisy. No i mamy tutaj, jak widzicie... A, zapomniałem wam pokazać, jaką misję robiliśmy w poprzednim odcinku. No to jestem świetny dosłownie. Ale w poprzednim odcinku robiliśmy poziom pod tym Escape from Naboo, czyli ucieczka z Naboo po prostu po polsku, no. Coś takiego. No i mamy tutaj, idziemy sobie na Tatooine do Mos Espa. No i jest tutaj Watu, czy jak on się tam nazywał. I on nam daje silnik za 500 dolców, ale my nie mamy hajsu, więc idziemy smutni. Nagle co Anakin mówi, że za wyścig może on uczestniczyć i wygrać 500 dolców dla nich, więc wiecie. Więc już możemy lecieć w sumie sobie chyba. Bo chyba ta misja nie będzie długa, bo to chyba będzie właśnie wyścig na tych podrejsów. Tak, to będzie chyba wyścig na tych podrejsach. A z tego względu to nie było chyba długie, więc no. To nie było raczej długie, więc... Więc no wiecie. Dobra, lecimy sobie dalej, bo... Wiecie, bo tu się chyba wsadem też sterowała. Się chyba normalnie... O Jezu, nie trafiłem przez przyspieszacz. I już trafiłem w dziury, więc w sumie... Jestem świetny. Ale dobra, lecimy sobie dalej. Tutaj możemy sobie oczywiście kaskę zbierać. I mamy taką scenkę jakby. To chyba trzy okrążenia, są cztery. Nie pamiętam w sumie. Ale dobra, okej, sminki zasłaniamy. Dobra. I lecimy sobie dalej. To chyba teraz biorę. A nie, nie zebrałem minki, tak? Więc dosyć duży plus, jakby. I mamy już 15 tysięcy monet. Jak sobie troszeczkę monet pozbieramy, bo to jest dosyć łatwo zdobyć prawdziwego Jedi. Przekonamy się. O, dobra, tutaj też sobie zebraliśmy. Tutaj omijamy to i widzicie, już mamy 30 tysięcy monet w bardzo krótki czas. O, ja zdobyłem mini zestaw. Fajny kozak, ale to już tam trudno. Dobra, lecimy sobie. Oczywiście jak zrobimy, oczywiście jak będziemy robić misję na 100%, będziemy wszystko zbierać i tak dalej, to zajmie się nam długo i odcinki będą trwać na pewno coś długo. Drugi mini zestaw zdobyłem. Fajnie. Okej, okay. I lecimy sobie dalej. Tutaj gonić sobie cebulwę. Czy cebulwę? Chyba cebulwę. Dobra, lecimy sobie. I mamy, widzicie, prawie już prawdziwego Jedi. I co, ja już nie będę zbierać już tych monet, bo czy przez przypadek zrobię prawdziwego Jedi, nie? A tego to już bym nie chciał. Bo chcę sobie po prostu to zostawić na później. W sensie, jak będziemy już robić wszystkie znajdźki, będziemy zbierać wszystkie rzeczy. Wiecie. Dobra, lecimy sobie dalej. 37 tysięcy kasy już mamy. Okej, okay, może tutaj sobie jeszcze... Aj, pominąłem. To jest mini zestaw, co pomijamy. Tutaj chyba też jest... A nie, to już zebrałem mini kita, faktycznie. No i to już chyba będzie ostatnie okrążenie, więc
jak widzicie, poziom nie będzie za długi, on będzie króciutki, bo to będzie jedynie tylko tak naprawdę ten... Jezu, co ja robię? To będzie jedynie tylko ten taki ten wyścig, w sensie będzie jedynie... no tak, to będzie jedynie po prostu wyścig, ale chyba z tego co pamiętam, to kolejna misja, ona już była trochę dłuższa. Chyba nawet dłuższa, podobna chyba do Escape from Naboo, ale nie jestem taki... No Jezu, nie wiem. Jakoś tak trochę chaotycznie jadę, wydaje mi się. Dobra, on już tam chyba trochę zwolnił, ale dobra, lecimy z przyspieszaczem. Kolejny przyspieszacz. Gościu, no widzicie jak, dobra, widzę, wyskrinujcie to i róbcie jako szoty, ale dobra. Dobra, lecimy sobie dalej, no i tak jak widzieliście, poskoczyłem to, zróbcie z tego szota, hehe. Albo shorta, nie wiem. Raczej szota. Dobra, no i już to chyba będziemy, damy radę. Tak jest. Udało się wygrać wyścig, więc elegancko. Już to jednak się cieszy, fajnie, zbyliśmy 500 dolców. Dajemy to Qui-Gonowi, dajemy to Watto i już tutaj on sobie zarobił, a my możemy sobie zebrać no to silnik za 500 dolców. Dobra, no i chyba teraz sobie będziemy... Już chyba polecimy sobie do chyba Tid, z tego na... do pałacu Tid chyba. Tak, do Tid. No i widzicie, że już level complete free play unlocked. No i odblokowaliśmy sobie tutaj Anakin's Pod. Czyli widzicie, że tu nawet statki możemy zbierać. I tutaj prawdziwego dodaj mieliśmy 93%, no i 42 tysiące do tutaj naszego skarbca. Już to sobie wlatuje, więc mamy 136 230. Niki tu zebraliśmy chyba 3 albo 4. 3. No i mamy 4 złote klocki na 160. No i wracamy sobie do Mos Eisley Cantina i to byłoby na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że film wam się spodobał. Zostawcie subika, zostawcie łapę w górę pod filmem. Ja wiem, że odcinek krótki, ale wiecie, to taka misja była. Ale dobra, to się z wami żegnam, subskrybujcie kanał, lajkujcie odcinki. Zostawcie, znaczy nie, nie, komentarze to chyba nie można przy tej serii, ale jeśli z wami żegnam, subskrybujcie kanał, lajkujcie filmy, zostawcie komentarz, jeśli z wami żegnam.